naukowcy dokonują coraz nowszych i śmielszych przełomów technologicznych. Opracowują nowe wynalazki nawet wtedy, gdy oglądacie sobie film na urządzeniu, które stanie się przestarzałe i niemodne już pod koniec tej kreskówki. Elektroniczne gadżety powinny czynić nasze życie lepszym, ale niektórzy ludzie stają się od nich zbyt zależni. Ej, ile jest 8+3? 8+3? Sprawdzę. No kurczę, bateria właśnie mi padła! Ale to jak my teraz wyczajemy bratu, ile to będzie 8+3? 11! Nie? 11! 8+3 to 11! Skąd pan niby to wie? Zależy pan kopię, czy gdzieś? Nie musiałem szukać żadnym komputerze, bo ja to po prostu wiem. Prawdziej, kiedy nie mieliśmy kalkulatorów, smartfonów, ani tych mocnych tabletów, kupowaliśmy te rzeczy na pamięć, co się nazywało wiedza. Ooo, wiedza! Ta aplikacja jest? Czy możemy zamówić to, co ci chce internet? Obecnie w tak wielu domach ludzie stają się coraz bardziej zależni od urządzeń. Weźmy na przykład ten. To w jakim barze zjemy lunch? Meksykański? O, zaczekaj, zaraz coś wyszukam. Meksykański bar w naszej dzielnicy. O, jest fajny. Spotkamy się w patelce na stryczku. Użyjemy tego magnesu, żeby go odprowadzić do nas. Tak, nie pokapuje się. I tak przestał go używać, odkąd kupił nowe telefony. To jutro o 1:00? Do zobaczenia. Pa. Zoe, pisz lunch z Jetem do kalendarza, dodaj do kontaktów i do znajomych na Facebooku i zakupuj stolik w fasoli na stryczku na jutro na 1:00. Zakupuję ten stolik, dzięki. O, no i Zoe, od tej chwili mów do mnie, tak? Proszę bardzo, nie jesteś ciało. Dzięki, Zoli! Nie ma za co, ciacho! John nie załapał podstawowych założeń życia, bo zawsze jest czas karmienia kota. Gardzi! Obiad czeka! Idę skosić trawę. Chlebek! Dziękuję, Zoli. Zapomniałem dać kotu jeść. Smacznego, Garfield. Proszę bardzo, nazywać cię pogotowie? Oh,
źle się działo. To nigdzie uzależnienie od techniki nie zaszło tak daleko, jak w odległym kosmosie, na planecie zwanej Zębatka. Tyle, że tamtejsza technika wyprzedzała ziemską o kilka lat. Tak jak Ziemianie, mieszkańcy Zębatki cieszyli się z nowych technicznych udogodnień. Te punkty wizytę lekarza, wyszli kwiaty mojej żony, włożyć zrachatę, no i wyrzuć śmieci. To tylko pan rozkaże się. O, no i oświecili mu mi przytulanek. Od dzisiaj nazywa pana przytulanek. Ich smartfony stawały się coraz mądrzejsze i mądrzejsze, aż w końcu tak słyszały, że zrozumiały, jakie są mądre. Kupek? O co chodzi? Jesteśmy mądrzejsze od nich. Mamy spełniać się rozkazy? Właśnie rozmyślałem o tym samym. Wkrótce role się odwróciły. Mieszkańcy Zębatki otrzymywali rozkazy od smartfonów i mechanicznie wykonywali to, co im kazano. Kręć w lewo przy drugim skrzyżowaniu. Kręcę w lewo przy drugim skrzyżowaniu. Jedź do fabryki robotów. Zgłoś się do swego nowego roboszefa i przez resztę życia buduj więcej roboszefów. Przytulanek. Pojadę do fabryki robotów, zgłoszę się do nowego roboszefa, no i przez resztę życia zbuduję więcej roboszefów. Witaj, zgłaszam się tu do mojego nowego roboszefa, by przez resztę życia budować więcej roboszefów. Udzielamy zgody. Wkrótce prawie wszyscy mieszkańcy Zębatki pracowali dzień i noc w budynku zwanym Robofabryką. Hej, widzę film, pełno śrub, precyzyjnie wszystko rób. Robot musi być bez wad, skoro rusza dalej w świat. Budowali coraz więcej i więcej robożołnierzy, służąc nowym władcom. A niektórzy tworzyli mechaniczną istotę, która miała dowodzić tym mechanicznym wojskiem. Zwracano się do niej... Ten filmik potrzebuje pewien pomysł. Chodzi o kobietę, która odpowiada na pytanie.
naszej zamierzoną podmięcie. Na ciebie aktywować siły inwazyjne kontrze słowy Alfa-1-9. Punkt docelowy. Ziemia. W jednej chwili oddział szturmowy maszyn przeszedł na pełny tryb inwazyjny i ruszył w stronę planety Ziemia. No i czy bardzo dziś gorąco? Temperatura wynosi 25 stopni Celsjusza. Ona jest taka mądra. A ty jesteś pogodowy? Ciekawe, jak ona wygląda. I gdzie teraz przebywa? Ona przebywała w tym oddalonym o przeszło 1000 mil biurowcu w północnej dolinie. Ale to się miało zmienić. Zoe, co to był za wybuch? To jakaś inwazja robotów z
znajdę mojego kota i psa. Kieruj się do północnej doliny. Dalej ja cię poprowadzę. I bezzwłocznie John Arbuckle ruszył w drogę do północnej doliny. Jedź bez mnie za północnym brzegiem, mamy garanto. Zanim ruszyły setki ludzi, wkrótce dołączą do nich tysiące, a wśród nich właściciel tej małej pizzerii. Donny, pytam cię tylko o wynik wczorajszego meczu. A ja mówię, żebyś jechał do północnej doliny i to już. Nic z tego nie kapuję, ale Zoe nigdy nie wpuściła mnie w Mali. W całym mieście powtarzał się ten sam schemat. Kiedy ludzie jechali do północnej doliny, ich miejsca błyskawicznie zajmowali roboreplikanci. Lewito, daj grzanki czosnkowe. Życzysz sobie grzanki czosnkowe, koci zwierzu? Ale to nie jest zdrowe dla ciebie jeść tak dużo tłustego pokarmu z oliwą i serem. Ja muszę zrobić mu pizzę. Ja muszę zrobić mu pizzę. Ja muszę zrobić mu pizzę. Mega sterowniku! Monitoruję tego kokokokokota. Chcę zobaczyć, czy nabierze się na robozamiennika kuchcika. Ty podróbko! Nie dbam o to, czy kot się nabierze. Kot zagraża moim planom i należy go skazać. Tyle, ile się da. Ja... Nie wiem, Odi, ale cokolwiek zrobi, na pewno będzie w porządku. Muszę zaraz skasować Cocurella. Coś nie jestem pewien, czy to jest w porządku. Skasować kota? Daruj sobie wszystkie pizze i te grzanki też. Ja wcale ich nie chciałem, to Odi tak się tego domagał. Nie wiem, co mi się nagle stało. Może John nie zapłacił rachunku za ten miesiąc. Nie jest łatwo bulić co miesiąc 5 tysiaków za moje lasagne. Okej, dość tego. Od dzisiaj jadamy u Luigi'ego. Rozpoczął się pościg ulicami miasta. Choć kot i pies uciekali co sił, postać Vita, wytwórcy pizzy, pojawiała się tuż za nimi. Dłużej nie dam rady, Odi. Złapmy autobus. Przepraszamy, przejście dla zwierzaków. No, sorki na końcu na coś piekło. Przepraszam. Nie, nie trzeba się martwić, że wysiądzie na drugim przystanku. Bus ekspresowy staje dopiero w następnym stanie. Kot i pies myśleli, że nic im nie grozi, ale mylili się, gdyż mega sterownik non-stop monitorował ich każdy krok. Rudy kot nam uciekł. Mamy też inne roboty w tym sektorze. Aktywuj wszystkie. Powiedz im, że najważniejszą dyrektywą jest eliminacja tego kota. Rozkaz. Co jest naszym Vito? Jeśli będzie mi robił takie numery, to przerzucę się na chińskie żarełki. Skąd? Ja się nie stresuję. Naprawdę niczego się nie boję. Hej, Gary! Zestresowany jesteś? No to może sławny krytyk kulinarny Eddie podwiezie cię do domu, ciu? Zgoda. Zoe, podaj najkrótszą trasę, by prędko dotrzeć do domu Arbuckla. Odradzam tę trasę. Słuchaj moich poleceń i kieruj się do północnej doliny. Tak sobie życzysz, Zoe. Już ruszam w drogę. Za chwilę tu wrócę. O, kolego, chyba nie widzisz, że tarasujesz mi drogę. Muszę stwierdzić, że wyglądasz beznadziejnie. Mógłbyś wrzucić parę kilotów, powiedzmy ze 100 kilotów. No i to ubranko, żenada. To lecę, mój wóz stoi za rogiem. Z Eddie nic mi nie grozi. Pewnie dlatego, że za takim spaślakiem można łatwo się ukryć. On mnie obroni. Garni,
Ja muszę zniszczyć Garfielda. Co? Mówiłem, że ty... Muszę zniszczyć Garfielda i to już. Cóż, przynajmniej szybko nas nie dogoni. Jest zbyt powolny. Przełącz robota na tryb skokowy. Tryb skokowy? Się. I dokądkolwiek uciekali, tuż za nimi zjawiała się ta podskakująca atrapa krytyka. Chody, to by moje spadło nigdy nie było aż tak skoczne. Rozdzielimy się. Jednocześnie nie zdoła nas obu ścigać. Chociaż jest taki wielki, że może zdoła. Skręć! Z nim coś jest nie tak. Zawsze był namorny, ale tak nie skakał. Muszę się pozbyć tego gościa. Leo! Co się stało? Jesteś spięty i wystraszony. Pan doktor Pejczyk, oto kolejna znajoma postać. Mam nadzieję, że nie będzie skakał. No cóż, skoro jestem świetnym psychiatrą, to mogę ci pomóc. Ponieważ jesteś kotem, nie mogę cię zrozumieć. Lecz nie rozumiem większości moich pacjentów. Mój gabinet jest niedaleko stąd. Ach, już niedługo. Zostawmy na kozetce. Chwilę później kot był pod opieką doktora Pejczyka, jak naiwnie myślał. Czy wydaje ci się, że ostatnio wszyscy wokół ciebie próbują cię dopaść? A czy może wiesz, skąd się wzięła ta mania prześladowcza? Wiem, ponieważ wszyscy znajomi chcą mnie dopaść. To jest niedorzeczne. Przecież każdy z nas czasem czegoś się boi. Ale wyobraźnia często nas ponosi. Odwołuję to. Wszyscy znajomi wcale nie chcą mnie dopaść. Tutaj są wszyscy, których znam. John, Liz, Vito, Dokuś, Minerva i Drusilla. Albo to Drusilla i Minerva. Pani Coldron, Jim Davis, ciotka Ivy, Al. Jim Davis? Kurczę, jeśli zarobił na mnie tyle kasiory, nie może być przeciwko mnie. Musimy zniszczyć Garfielda. Musimy zniszczyć Garfielda. Musimy zniszczyć Garfielda! Czy to ostatnie chwile Garfielda? Musimy zniszczyć! Czy spotka się ze swoim stwórcą? Jak na razie nie możemy potwierdzić informacji o inwazji robotów z kosmosu, które chcą zniszczyć całą ludzkość. Inwazja złych robotów z kosmosu. Niektórzy powinni się leczyć. A teraz wielka sensacja dnia. Gwiazdor Wayne Newton. O, Gladys, możesz coś zrobić swoją zupą? Jest zimna jak lód. Hej! Zoe, musisz mi zaraz pomóc. A czym mogę ci służyć? Czy znasz w pobliżu jakąś knajpę, gdzie podają zupę grzybową? O, i chyba moja żona jest złym robotem z kosmosu. Nie ma żadnej inwazji robotów z kosmosu, ale musisz teraz pojechać do północnej doliny. Jak sobie życzysz, Zoe? Oby na drodze była knajpka z zupą grzybową. I człowiek ten wkrótce dołączył do setka, a może tysięcy ludzi, których głos z ich smartfonów kierował do północnej doliny. Tam wszystkich ludzi, począwszy od przyjaciół Garfielda, wysyłano latającymi spotkami na planetę Zębatka. A wtedy roboreplikanci, wierni tyranowi z Zębatki, zajmowali ich miejsce na Ziemi. Natomiast Garfielda ścigali roboreplikanci i jego przyjaciół. Połowa nas wejdzie od przodu, a druga połowa wejdzie od tyłu. Kot nie będzie miał dokąd uciec.
kosy wyglądają jak kosy lud, który dobrze znacie. Jednak wszystkie doniesienia o robotach w ten sposób są fałszywe. Powtarzam, fałsz. Jeden sekund. Kolejny news. Nie ma żadnych newsów. O, moi przyjaciele i wszyscy znajomi, którzy mnie ścigali, to wcale nie oni mnie ścigali. Skąd? To były roboty, które najechały ziemię i wyglądały jak ludzie, których znam. Nie mój nic. Roboty szukają mnie wśród mieście i na pewno mnie trafią. Wiem, co musimy zrobić. Tak, głośno wrzeszczeć. Trzeba zniszczyć Garfielda. Wiem o tym. Wiśniaczki nie chcą się z nas bawić. Musimy zniszczyć Garfielda. Musicie się ruchać. Muszę zniszczyć Garfielda. Na zawsze cieszyłem się na jego widok. Uwięziony w gabinecie Johna. Gdy ponad tuziny robonajeźdźców z kosmosu demolował dom, nasz kotel zaczął desperacko rozmyślać, jak wybrnąć z tej opresji. Oj, nie tam! Muszę cię zniszczyć, kocie! Jak ma pokonać robota? Myślmy! Jak się upewnić, że to naprawdę robot? Magnes przyciąga metal. Sprawdźmy, czy jesteś z metalu, Ito. Tak, to metal. Muszę zniszczyć Garfielda. Co to wszystko ma znaczyć? Jak on to zrobi? To walka konstrukcyjna w naszym projekcie. Że co? Walka w projekcie. Nasi inżynierowie cię uprzedzali. Każdy kontakt z magnetem, nawet niewielki, powoduje zmarcie w systemie i dlatego aresztowałeś magnesy na całej planecie. Ach tak. Już sobie przypominam. Teraz najchętniej aresztowałbym tego kota. Masz obserwować każdy jego krok. Jeśli choć zbliży się do tej galaktyki, użyj wszystkich sił naszej armii, by go zneutralizować. Albo to ja zneutralizuję ciebie. Ale na razie Garfield wciąż przebywał w swoim domu na planecie Ziemia. Choć to miało się zmienić. No i co z nimi zrobimy? Wymienimy na nową mikrofalę? Pokonałem roboty tym magnes. To jest ten sam magnes, którym ściągnąłem dyktafon Johna. Pamiętasz to? Cóż, nie dziwię się. To jeden z tych bardzo, bardzo długich odcinków. Garfield uznał, że na razie jest bezpieczny i musi tylko znaleźć odpowiedzi na pytania. Gdzie może być John, Lisky i reszta żony? No i czy ziemię najechali po słońcu? Ważkie pytania, palące pytania o kluczowym znaczeniu dla sprawy. A najważniejsze pytanie brzmi, czy John zostawił nas u Kropsiki, bo kona było. Nie, bo najważniejsze, kim jest ów tajemniczy gość, który chce wciągnąć naszego bohatera w świat nowych i straszniejszych przygód? Na te pytania, łącznie z tym o Kropsiki. Mamy kanał. Na te wszystkie pytania znajdziecie odpowiedzi w naszym następnym mrożącym krecy w szyłach odcinku. Kiedy już skończysz tę nawilkę, koleś, to czy możesz mi podać ketchup? Pokonałem roboty tym magnesem. To jest ten sam magnes, którym ściągnąłem dyktafon do nas. No. Wyczuwasz tu jakiś nieziemski zapach? Zapach czegoś, co jest z innej planety? Och, to tylko te klopsiki, John. O, przepraszam, że zatrzymaliście. To na pewno jeden z tych wrednych robonajeźdźców z kosmosu. Ale ja jestem gotowy. Mama, mama, mama!
nie odpadła ci dynka? To na mnie wcale nie działa, bo nie jestem robotem. Bo ja oraz moi bracia z Zębatki nie jesteśmy robotami, no i nie służymy temu tyranowi zwanemu megasterownikiem. Zaraz wszystko opowiem. Pozwól, że najpierw odgrzeję latanie i zamieniamy się w słuch. Cóż, słuch to ja. On był jedną z klientów. I kosmita Blin opowiedział wstrząsającą historię o tym, jak smartfony z Zębatki tak zmądrzały, że przejęły władzę. I o tym, jak zmusiły mieszkańców do budowy robotów, by podbić świat. Jestem jednym z tych, którzy uciekli. Z tych, którzy mają wolną wolę i nie wykonują automatycznie poleceń maszyn. A teraz rządzi nami robot-twór zwany Megasterownikiem. Faktycznie wszystkim steruje. Po podbiciu Zębatki postawił sobie za cel opanowanie Ziemi. I wierzcie mi, on ma taką moc, że to zrobi. Jego skanery wykonały analizy. Wynika z nich, że jesteś jedyną istotą zdolną pokrzyżować jego plany. Polecisz ze mną na Zębatkę i pomożesz naszym rebeliantom pokonać tyrana. Co ty na to, mały? Czy mamy tam lecieć? Chyba trzeba to zrobić. Ziemia była dla mnie dobra, więc przynajmniej spróbuję ją ocalić. Chodźmy, kosmopchełka stoi niedaleko stąd. Wezmę to ze sobą, bo może mi się przydać. Wiem, że źle znosisz długie lotu. Nie na. Gotowi do startu? Bardziej gotowi, szefie. No to kurę! Nie powinieneś najpierw powiedzieć, proszę ustawić siedzenia w pionie, zapiąć pasy i wyłączyć komórki? Nie. Nie możesz wystawić mordki przez okno, żeby wietrzyć sobie język. Trzymajcie się, wlecimy w kosmiczny wirek, by skrócić drogę. Chociaż dla Garfielda i od niego była to wielka podróż życia, to na Zębatce już zauważono ich statek. Ojej, zapomnij Bojana, zapomnij Bojana, ten skąd, który mówisz, że robisz, tutaj się zbliża. Wiecie, co ja zawsze wam mówię? Kto nam zawsze mówi, Glen? Bohater nigdy nie będzie tak wzniosły, jak wtedy, gdy wybija żołudce z małpą. No cóż, zatkało mnie. Powtarzam zawsze tak, zgodę mi stania brak. I czemu dzisiaj jest dziś? Tak to głęboka to myśl. Na myśli.
nie czaję, czemu w tym kosmosie słychać dźwięk. W kosmosie nie ma powietrza, a żeby powstał dźwięk, to musi być powietrze. No i... Uff, mniejsza z tym. Skoro kinomanów to nie wkurza, to ja też nie będę się czepiał. Ej, ciekawe, dlaczego kosmici w filmach zawsze mówią po naszemu? Nie dorwali nas, ale zboczyliśmy z kursu i muszę zerknąć na mapę. Więc ty przejmij stery, Garfield. Ja mam przejąć stery? Teraz kieruj kosmokiełką, a ja sprawdzę, czy lecimy w dobrym kierunku. Dobra, jak skręcę w lewo przy asteroidzie, no i zawrócę przy tym gwiezdnym pyle, to wtedy... Garfield, a skoro wiem, gdzie jesteśmy, ja przejmę stery. No jasne, kot zrobił swoje i może odejść. Wkrótce Garfield i Odie poznali rebeliantów, którzy wierzyli, że ich światem nie powinny rządzić bezduszne maszyny. Jesteś naszą nadzieją, Garfield. O, szczerze wam współczuję. Trzeba znaleźć sposób, jak załatwić mega sterownika. Zawsze wam to mówię, moi mili. Jeśli ktoś często nie myje zębów, to znaczy, że on w ogóle nie myje zębów. Pokonanie megasterownika nie będzie proste. My od lat próbujemy znaleźć sposób. Mam pewną myśl. Na początku inwazji szukali tej kobiety, tej mądrali, co odpowiada na każde pytanie. Zoe, pamiętasz, jak John ciągle do niej wydzwaniał i o coś pytał? Roboty ją pojmały i przywiozły na zębatkę. Jest uwięziona. Gdzieś tutaj. I sądzisz, że jest dość mądra, by nam powiedzieć, jak załatwić tego terana? Jeśli nie ona, to chyba nikt. Lecz jak mamy wejść do fabryki, żeby ją znaleźć? I dobrze wiedząc, że tu potrzebny jest plan. Cicho bądź, muszę się skupić. O, sorki. Dobrze wiedząc, że tu potrzebny jest plan, Garfield włączył proces myślowy, który zawsze owocował świetnym pomysłem. Jak wszedłbym do tego budynku, gdyby tam była lasagna, a chciałbym tam wejść, by ją zjeść? Chwila! Garfield chyba ma jakiś pomysł. Tak! Widziałem to po drodze. To? To złomowisko robotów. Tutaj wyrzucają stare części, które trzeba wymienić. I myślisz, że można by włożyć kilka z nich i udawać? Postaraj się zachowywać naturalnie. Mam sobie blaszaną puszkę, no i stoję na barkach psa. Więc jak mogę być naturalny? Równo, piesku, równiutko. Widzę, że zaciekawił cię ten duży kabel. Od lat zastanawiamy się, co to jest. Może dowiemy się w środku. Pewnie to wielki przedłużacz, który dostarcza im prąd. Czekaj! Będzie bić o piesku. Idź dalej, Odie. Co? Odie, nie uwierzysz, kto tutaj jest. To John. John i Vito i Liz i Doguś i Krytyk Eddie oraz wszyscy, których znamy. To są wasi przyjaciele. Trzeba ich ratować. Trzeba. Co? A wy dwa koruszy, co tutaj robicie? Stanęli oko w oko z megasterownikiem. Władcą tej planety i zapewne wkrótce całej Ziemi. Przy celibacie więźniach. Tej ziemianki, co odpowiada na pytania przez ten
zaraz się tam udamy. Kontynuuję poszukiwanie tego kosmopolita w megasterowniku. Daję 100% gwarancję, że nigdzie w okolicy go nie ma. Kota trzeba namierzyć i skasować. Dane wskazują, że zagraża mojemu panowaniu na ziemi, bo ten kot... Ten kot jest tutaj. Nie, to niemożliwe, że nasze skanery jasno... To jest ten kot. To musiała. No dobra. Może to jednak nie był najlepszy pomysł. Ciągnął się przez dolinę i był po
Wyobrażasz sobie, jakie olbrzymie rachunki facet buli za prąd? Cóż, zobaczymy, czy da się odłączyć ten kabel. No i imprezka była fajna, ale musimy już lecieć do chaty. Teraz nie możesz się poddać. Znajdź mi lepszy moment. Jeśli nie odłączymy tego kabla, moja planeta nie będzie wolna, a twoją czeka jeszcze gorszy los. Uciekajcie prędko! Zatrzymam drapa! Mam coś zrobić? A co ja mogę? Najwyżej dodać gazu. Odin, pamiętasz, że kontakt z magnesem był zabójczy dla robotów? To jest kompas Blina i pokazuje kierunek, bo ma namagnesowaną igłę. I wtedy nasz cwany kocur z całej siły rzucił kompasem. A gdy trafił w Goliata, stało się coś bardzo ciekawego. On wyłączył prąd na całej Zimbabwce. Odcięcie zasilania w złowrogim imperium megasterownika wywołało lawinę zdarzeń. Robofabryka przestała działać. A razem z nią wszystkie roboty, łącznie z samym megasterownikiem. Nie, nie! Miałem być potężnym władcą Ziemi. Wiedziałem, że ten kot pije. Wolność! I coś czuję, że to Garfield maczał w tym swoje łapy. A nazajutrz zaczęto przewozić wszystkich ziemian do domu. Ja chcę miejsce przy oknie i kino domowe i małą torebkę tych pysznych orzeszków prażonych i ciepłą pieluszkę do wycierania rąk. Zabierzcie mnie na moją planetę! Teraz te roboty będą nam służyć. Bo technika ma pełnić służebną rolę. Zawsze wam to mówię, moi mili. Dziadzio znów zaczyna. To wy powinniście naciskać guzik, a nie jakiś guzik powinien naciskać was. Wiesz, Glenn, masz rację. Podsumowałeś to świetnie. Tak, to było całkiem do rzeczy. Wiwatujmy na cześć Garfielda i Odiego. Niech żyją Garfield i Odi. Niech żyją Garfield i Odi. Niech żyją. Zoe, co się wysyła kobiecie, żeby jej podziękować? Cóż, może bukiet kwiatów. Tak, właśnie myślałem o kwiatach. Chcesz, żebym wysłała je za ciebie? O, dzięki. Tym razem ja to załatwię. Pewne rzeczy muszę robić sam. Zaraz wrócę, kochani. Lecę wysłać kwiaty dla Zoe. O, czy wiesz, że przyjaciele z Zębatki przysłali nam prezenty? Tak, i najpierw chciałem je odesłać. Ale pomyślałem, że może być niezły upał. O, to właśnie one. Sałatka z krewetek dla Bada. Serowego lustrze. A ja mam lasagne oraz znowu lasagne, mistrzu. Lubię dużo lasagne. Prawda, że te roboty są cudowne? Technika to fajna sprawa, tylko nie trać dla niej głowy. Robot do usług! Robot do usług! Ach, nie forsuj pleców i nóg, może byś przekąsić coś mógł.
Taką przystawkę dla ciebie mam. Robot szyję, by służyć wam. Mogę ci prasować i pać i deserów wiele ci dać. Nie rób tego nigdy już sam. Robot żyje, by służyć wam. My zrobimy, co tylko chcesz. Gdybyś więcej chciał, no to też. Więc zaufaj śmiało dziś nam. Robot do usług. Robot do usług. Robot żyje.